Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób przeprowadzić jailbreak na telefonie z iOS 10.2. Obecnie jailbreak da się wykonać na telefonach wszystkich poza iPhone'em 7 i iPhone'em 7 Plus. Więc jeżeli jesteś posiadaczem iPhone'a 7 lub 7 Plus i chciałbyś przeprowadzić jailbreak, zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, gdyż jeżeli taki jailbreak się ukaże, na pewno nagram o tym filmik. Oczywiście nie ponoszę odpowiedzialności za uszkodzone urządzenia. Cały ten proces przeprowadzacie na własne ryzyko. Do przeprowadzania jailbreaku na tym filmie będę używał iPhone'a SE z oprogramowaniem 10.2. Zapraszam. Krok pierwszy. Backup. Przed rozpoczęciem procesu jailbreaka naprawdę bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby upewnić się, czy kopia urządzenia została wykonana poprawnie. Krok drugi. Pobranie odpowiednich narzędzi. Aby to zrobić, musicie wejść w linki, które podałem Wam w opisie. Pierwszy link dotyczy strony Cydia Impactor. Tutaj na tej stronie wybieracie odpowiedni system operacyjny, który macie. Maca, Windowsa lub jeżeli używacie, tak jak ja, jakiegoś sprzętu z Linuxem, też możecie to zrobić. W tym wypadku pobierzemy sobie program dla Windowsa. Następnie musimy przejść na link drugi. Jest to właśnie strona, która posiada cały plik, który jest odpowiedzialny za wykonanie naszego jailbreaka na telefonie. Jak widzicie, tutaj pisze na razie except iPhone 7. Gdyby to się zmieniło, wtedy dam Wam znać w odpowiednim filmie. Na razie ten poradnik, jak już wcześniej wspominałem, nie dotyczy iPhone'a 7 ani iPhone'a 7 Plus. Tak więc niezwłocznie pobierzmy sobie naszą apkę. Następnie należy wypakować Cydia Impactora i bierzemy się do roboty. Krok trzeci to podłączenie naszego telefonu do komputera i wgranie aplikacji Yalu. Ok, mój telefon jest już połączony z komputerem. Tak więc tutaj macie również podgląd na telefon, a także macie podgląd na ekran mojego komputera. Pierwsze co musimy zrobić, to otworzyć aplikację impactor.exe. Następnie musimy sprawdzić, czy właśnie w tym miejscu jest podświetlony nasz iPhone. Jeżeli tak, jedyną rzecz, którą musimy zrobić, to znaleźć plik, który pobraliśmy, a jest to Yalu, i przeciągnąć go w to miejsce. Następnie musimy się zalogować na nasze Apple ID. Nie jest to żaden skam, gdyż program używa naszych danych tylko po to, aby podpisać certyfikatem 7-dniowym daną właśnie aplikację, czyli w tym przypadku Yalu. Dlatego zalogujmy się. Po zalogowaniu, jak widzicie, jest instalowana aplikacja w naszym telefonie. Teraz należy chwileczkę poczekać. I w momencie, kiedy zobaczymy napis Complete, możemy śmiało odblokować nasz telefon, a naszym oczom ukaże się aplikacja Yalu. Krok piąty. Instalacja CD. Jeśli mamy już aplikację Yalu, wystarczy na nią kliknąć. Zostaniemy tutaj poinformowani, iż jest to niezaufany autor. Dlatego musimy teraz przejść do ustawień i aktywować go. Gdy przejdziemy do zarządzania certyfikatami, musimy zaznaczyć tylko ufaj. Gdy już zaufaliśmy danemu certyfikatowi, należy kliknąć aplikację.
Dostaniemy tutaj powiadomienie, że ta aplikacja może spowolnić iPhone'a. Ignorujemy to i klikamy magiczny przycisk Go. Teraz należy chwileczkę poczekać. Nasz telefon uruchomi się ponownie i będziemy cieszyć się zainstalowaną Cydią. I bang, proszę Państwa, po respringu, oczywiście pozwólcie, że sobie wklepię mój PIN. Okej, po wprowadzeniu PIN-u, jak widzicie, Cydia jest już zainstalowana. Pokażę Wam jeszcze tutaj, że mamy to urządzenie. I jak widzicie, jest to iOS 10.2. I Cydia jest na naszym telefonie. Także moje personalne gratulacje, udało Wam się przeprowadzić jailbreak na telefonie z iOS 10.2. Jeżeli macie jakieś pytania co do całego procesu lub coś Wam się nie powiodło, możecie śmiało pytać. Oczywiście jeżeli jesteście zainteresowani fajnym wynajdywaniem ciekawych tweaków na iPhony i tak dalej, polecam zasubskrybować ten kanał, gdyż będę tutaj wrzucał jakieś filmiki o ciekawych tweakach, a także paru różnych trikach. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, polecam zostawić subskrypcję, łapkę w górę i to tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!